Hej ludzie, witajcie z powrotem przy Zagrajmy w Fire Emblem Three Houses. Po miesięcznej przerwie nareszcie mogę was znowu powitać przy tej pięknej grze. Wybaczcie, że był taki miesiąc przerwy, ale było wiele rzeczy, które sprawiały, że nie za bardzo mogłem i nie za bardzo chciałem poświęcić czasu tej grze. Bo nie chciałem, żeby zmarnować to, żeby jakoś źle te odcinki wychodziły, żeby zaginęły pomiędzy innymi let's playami i takie tam rzeczy. Chcę, żeby ta gra dalej godnie była reprezentowana na kanale i dlatego też poczekałem troszeczkę dłużej, żeby dokupić DLC. Od teraz mamy już Season Pass do Fire Emblem Three Houses i będziemy mieli dostęp przy następnym miesiącu, kiedy będziemy sobie grali tutaj właśnie w po zrobieniu misji fabularnej, kiedy znowu będziemy mogli się normalnie ruszać po klasztorze, będziemy mieli dostęp do rzeczy, które zostały dodane przez DLC. A z czasem, w najnowszej paczce DLC, doszły naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które będą też dość istotne dla naszej drogi aktualnie w Black Eagles. Ale dobrze, w poprzednim odcinku wszystko zrobiliśmy, wszystkie zmiany klas i tak dalej, wszystkie rzeczy z ekwipunkiem, możemy rozpoczynać misję. Nasza misja polega na tym, że wyruszamy do Remire Village, żeby sprawdzić, jakie kłopoty mają tam mieszkańcy. Jakaś tam katastrofa się dzieje. My mamy zbadać, co się tam dzieje, razem z naszym ojcem, Geraldem, i bierzemy też naszą klasę ze sobą. Od tego momentu można powiedzieć, że fabuła zaczyna się rozkręcać na dobre. I w jednym z najnowszych update'ów dodano teraz, że mamy maksymalnie 25 miejsc zapisu. Wcześniej mieliśmy 5. No, bardzo ładnie. Zapiszmy sobie tutaj. I am grateful. We've got to go. Now. Co się dzieje? The situation in Remire Village has changed drastically. We don't know much more than that. We're hearing reports that the villagers are killing each other. Some say houses are burning. Regardless, we need to move. Kill! Kill! Ah! Help! Somebody please help! What's going on here? This is horrific. It's even more revolting. More terrible than I expected. To naprawdę przerażające. Yes, we must find a way to save this village. True. But if we are not careful about how we proceed, we will only increase the death toll. The villagers are attacking each other. Let's knock them all out, one by one. Always so reckless. You do know that if we mess up, we will either kill or be killed, right? Still, we cannot just stand here twiddling our thumbs and doing nothing. I'd really like to go home now. But there's no time for thoughts like that. We have to help them. I am waiting for your orders with full readiness. Wait. Those people over there, they seem to be observing the chaos. They must be behind this. Eliminate them and rescue all of the unafflicted villagers. Dlaczego to Edelgard teraz wydaje rozkazy, co? Przecież to my jesteśmy instruktorem, profesorem. A Geralt ma jeszcze więcej doświadczenia niż my wszyscy razem wzięci. Ale no dobra, sytuacja w Remire Village eskalowała. I to chyba dobry moment, żeby Edelgard nauczyła się trochę panowania nad sytuacją i wydawania rozkazów jako przyszła pani imperator. Mieszkańcy wioski zabijają się nawzajem. Jest banda osób, która najwyraźniej wydaje się przeglądać tej sytuacji. Oni zapewne za tym stoją. Teraz najtrudniejsze pytanie ze wszystkich. Kogo wziąć ze sobą? Mercedes nadal nie jest przez nas rekrutowana. Naprawdę nie wiem. Linhart, Lysithia?
Powiedział, że Sylvain i Ferdinand najlepiej, żeby zostali. Oni będą, żeby mogli ratować sobie mieszkańców. Mercedes chciałbym wziąć jako wsparcie. Jak tam z rozmowami supportowymi? Komu mogę dać jeszcze rozmowę z Mercedes? Komu by się to przydało? Ja bym ją dał tutaj do wsparcia. Mogłem dać Mercedes Ferdinandowi. Albo Felixowi, Sylvainowi. Myślę, że dam Mercedes Felixowi do wsparcia. Niechaj tak będzie. Czyli Mercedes odznaczę. Mam już dwóch adjustantów, ale nie chcę ich mieć. Bo jak mówiłem tutaj teraz... Felix, tu na dole jesteś. Ty dostaniesz Mercedes jako jednostkę leczniczą, będzie ci pomagała. I kogo teraz jeszcze weźmiemy do tego? Moglibyśmy wziąć Linharda jako lecznika. Mamy kogoś, kto leczy w ogóle aktualnie. Mamy tylko Manuelę, która mogłaby leczyć. No w sumie my też możemy leczyć. No to powiedziałbym, że weźmiemy sobie jeszcze Lysytię ze sobą. Że ona mogła walczyć, ale za to... za to niech... Szkoda, że Edelgard musi zostać. Za to niech Hubert sobie odejdzie. Lysytia idzie z nami, a Hubert będzie odchodził. I możemy wziąć sobie na przykład tutaj Petrę. Petrę czy... O, weźmy sobie... Ajajaj, chwileczkę, muszę jeszcze sprawdzić na supportach. Kogo by tutaj wziąć? Linhart. Ty mógłbyś być wsparciem dla Edelgard. To jest dobry pomysł. Damy Linharda Edelgard jako wsparcie. I to wsparcie w walce, a nie jako lecznicze wsparcie. I tak oto mamy wszystkich interesujących ze sobą. No to zaczynajmy! Geralt nie może przegrać w walce. Okej, musimy na niego uważać. There are some suspicious looking ruffians out there. But our top priority is to rescue the villagers. Got it? I'll rein in the villagers who've turned violent. You focus on rescuing the others. No, mamy trochę mieszkańców do ratowania. Mieszkańcy są atakowani przez oszalałych mieszkańców. No i właśnie dlatego chciałem wziąć ze sobą Ferdinanda i Sylvaina. Bo przeciwnicy tutaj, którzy atakują mieszkańców, to też są po prostu mieszkańcy. Oni nie są jakoś wielce... silni. Kill. Kill. Jeden atak starczy, żeby ich zabić. Zazwyczaj. Więc obojętnie kto pójdzie, więc najlepiej byłoby, gdyby te osoby tam poszły, które mają największą... największe pole ruchu. Jak widzicie tutaj, Sylvain na koniu potrafi bardzo daleko iść. Tak samo z tobą, tylko czy ty pójdziesz w tym samym kierunku? Nie, powiedziałbym, że ty pójdziesz na wsparcie tu. Jak to nie zabijasz go całkowicie? Co to za bullshit? Ale on zaraz ciebie zaatakuje, to pewnie wtedy będzie można sobie spokój dać. Co do pozostałych, zobaczmy co my tutaj mamy. Ci tutaj... Chwileczkę... Thomas? To jest Thomas, co on tutaj robi? Nie wygląda jakby był więźniem, bardziej jakby go bronili. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że ci ludzie tutaj wydają się być powodem, dlaczego ci mieszkańcy oszalali i siebie nawzajem zabijają. Jakby oni ich do tego doprowadzili. I Thomas jest wśród nich. Czyli nasze podejrzenia wcześniejsze, które wiele osób miało, no, wydają się okazywać prawdziwe. To jest świetny miecz. Miecz elektryczny, który może zniszczyć na odległość. Ten miecz jedna z naszych postaci miała już w tym. W Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. A ty możesz go załatwić tutaj nawet i pomóc naszemu koledze. Nie myślę teraz za bardzo o tym, kogo gdzie ustawić i kto idzie z kim. Bo chodzi o to, żeby jak najszybciej uratować wszystkich mieszkańców, żeby żaden nie zginął. Ale możemy nad tym też zacząć się jeszcze zastanawiać. Lysytia, ty idziesz do Edelgard. Ty idziesz w tym kierunku. Ty pójdziesz też w podobnym kierunku. Ty pójdziesz tutaj z Edelgard. Violet idzie tutaj w stronę Geralta.
miecz stworzyciela jest zepsuty, to jest niefortunne, ale mamy jeszcze inne miecze, które są dobre. Tylko że mamy klasę zmienioną teraz na lecznika, czy na czarodzieja, kurczę, zaraz. Jak ja to zrobiłem tutaj? Jesteśmy teraz priestem, czyli bardziej do leczenia, to było teraz głupie, co zrobiłem. Nadal miałem w głowie, że jesteśmy tutaj z innego powodu. Mogłabyś uleczyć Edgar? Ty pójdziesz, Dorothea... Z... kurczę, sam nie wiem. Idź tutaj z nimi. My mamy już Bylet jako jednostkę leczniczą, ale Shamir pójdzie z nami. Shamir i Bernadetta pójdą z nami. I Felix za chwilę nam też dołączy do nas. O! Bernadetta może już tutaj trochę postrzelić tego oszalałego. Ach, mogła postrzelić tego oszalałego mieszkańca, ale no niestety nie trafiła. Na szczęście są wytrzymali. Ten villager wyglądał trochę jak Kurosaki Ichigo z Bleacha. Ten już nie. Ale dobrze, że mamy przynajmniej trochę czasu, żeby do nich dorwać, skoro atakują siebie nawzajem tylko raz i zadają tylko 6 obrażeń innemu mieszkańcowi. Ciekawe, czy ci mieszkańcy będą siebie nawzajem jeszcze bronić. Do tego na górze będzie najtrudniej się dostać. Tam najlepiej, żeby nasi kawalierzy zapierdzielali. Haha, ten się ukrył za ścianą. Dobry pomysł, kolego. Tak, Geralt trochę tutaj naniszczy też. On jest potężny, nie wiem jak on może zginąć tutaj w tej walce. Skoro jest mowa o tym, że jeżeli on zginie, to będzie po całej bitwie. Dopiero na górze zaczyna się robić ciężej. No dobra, tam mamy też uzbrojone bardzo jednostki. My zabijamy tych mieszkańców, czy tylko bijemy ich do nieprzytomności? No niby atakujemy brońmi, które zabijają, ale... No to nie ma akurat tutaj żadnego znaczenia w tej grze. Jak kogoś pokonamy, to całkiem możliwe też, że straci po prostu przytomność. Ach, dobrze, wy też uciekacie! Nie jesteście durni! Niewiele to daje, trzeba szczerze powiedzieć, ale... No bo mogą was dogonić, mają tyle samo kroków do poruszania się, ile wy macie. Ale przynajmniej zbliżają się trochę bliżej do nas, co nam bardzo pomoże. Szkoda, że Geraltem nie możemy właśnie podczas tej bitwy sterować. To byłoby bardzo fajne. No właśnie, co on tutaj robi i dlaczego jest po tej stronie, a nie po tamtej? A, patrzcie! Ferdinand może od razu załatwić sprawy. The Combat Arts! Żeby było troszeczkę szybciej. Oh yeah! O, jak mi tego brakowało, tak przez... Przez miesiąc nie grać sobie w Fire Emblema. Skrzynka, ale nie wiem, czy ma być moim priorytetem otwarcie jej. Mamy tutaj więcej skrzynek, czy tylko jedną? Aktualnie wygląda, że tylko jedną, to... Tutaj mamy dwie. Mamy dwie skrzynki. To byłoby dobrze jednak wysłać tam... Noszą Bylet. A inni wtedy muszą sobie poradzić jakoś tu. O, no tak, Shamir teraz jest przecież soldierem, prawda? O, tak fajnie wygląda w tym stroju, muszę powiedzieć. Nie snajperem znaczy się, snajperem jest, o, ten strój jest idealny dla niej. Dobra, Bernadetta, ty wspierasz Shamir? Niszcząc twojego gościa. Bernadetta też jest teraz snajperem, co nie? To jej też ładnie wychodzi. No to powiedziałbym, że... A, musi zniszczyć to, co? Z tej strony. O nie. Czy to nie byłoby lepiej wtedy... Chwileczkę. Tu, to chciałem zrobić. Czy nie lepiej teraz, żeby...
Gdzie my jesteśmy? Czemu tak daleko jestem? Ja chciałem tylko, żeby Sylwain wrócił na swoją stronę. A wróćmy tutaj do tego. To może Bernadetta będzie mogła za chwilę jeszcze zaatakować. Chociaż ty mógłbyś tutaj podejść i załatwić tego gościa, to na pewno można powiedzieć, że zginie. Nawet jeżeli trochę marnujesz ten swój elektryczny miecz. Na byle kogo, Felix. Ale przynajmniej dostaniesz level up. I Bernadetta będzie mogła teraz zniszczyć to. Chyba, że Bernadetta miałaby spróbować załatwić tego gościa. I tak go nie załatwi, więc zostawić to lepiej Sylwainowi. I pozbyć się tego. Żeby mógł po prostu normalnie przejść. I tak nie możesz tak daleko przejść, co? No kurde. No trochę teraz niepotrzebnie to zrobiłem. Ale niech będzie. Musimy się i tak ustawić gdzieś tu. Ty możesz i tak zaatakować tego gościa. Bo oni jako zwykli villagerzy raczej Bernadecie, twą Dorothy nic nie zrobią. Wielce. Znowu mi się zaczyna, że mylę Bernadette z Dorothyą. Dlatego... Ty się też ustaw tu. A ty możesz... No... Zrobić tarczę dla... Edelgard, bo ona i tak będzie szła zaraz szarżą do przodu. A możemy trochę przyspieszyć teraz ich walki, bo to jest nam niepotrzebne, żeby oglądać bez przyspieszenia. To po prostu zwykłe wymachiwanie mieczem. O tego na górze się martwi, ale wydaje się być dobry w unikach przynajmniej. Szkoda, że nie ma broni, żeby się obronić i jakoś kontratakować. Ten tutaj dopiero ściany zniszczył i... Tajemniczy żołnierz wyskoczył nagle. To jest rycerz ze tarczą. Tu przydałby się właśnie mag, żeby zaraz go spróbować załatwić. Wysłannicy Tomasa go zostawili i zaczynają nas atakować. Walka robi się teraz poważniejsza. No w ten sposób mu zbyt wiele nie zrobicie. Potrzebny jest tutaj mag, więc dobrze, że my mamy ze sobą magów. No tak, stoisz na ogniu. Trochę to było niefortunne. O. No to musisz stanąć. Chyba, że naprawdę spróbujemy, by trafić tego gościa. Dalej, Bernadetta, strzelaj! On zawsze unika. On zawsze unika. Co jeżeli spróbowałabyś strzelić? Mogłabyś rzucić javelinem? Albo... Może go załatwić łukiem? Spróbuj! W końcu jesteś snajperką, to nic dziwnego nawet. Shamir jest taka piękna. Taka genialna jednostka. I kurczę, ta zbroja jest taka zajebista. Wygląda jak prawdziwa zbroja jakiegoś... na przykład w Władcy Pierścieni, jak mieliśmy tam strażników, co nie? Dunedainów. To właśnie to mi przypomina. Właśnie jak u Dunedainów wygląda dla mnie. Dobra robota, Dorothea. Teraz zbliżamy się tak. Próbujemy jakoś tutaj podejść. Ty też idziesz tu? Kogo ty chciałaś zaatakować? Nie mam pojęcia, ale... Bylet sobie trochę nie najlepiej radzi. Ty możesz tego gościa załatwić, Ferdinand? A przynajmniej spróbować go załatwić, bo całkowicie życia mu nie odbierzesz całego. Jak dobrze, że możemy też rzucać takimi oszczepami. Czy jakby tego nie nazywać? I tu jest skrzyneczka, tu by się było... Tu byłoby dobrze się dostać jakoś. Czy Bylet da radę tam się dostać? To jest pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. Choć tutaj jako wsparcie Felix? Tomas, co robisz tutaj? Dare I even ask? I'm not Tomas. My name is Solon, the savior of all. What's the matter? So shocked you can't even speak. You were so easily fooled by my disguise.
I was hiding away in Garrick Mach to get the blood of that little girl called Flame. With her blood, we'll be one step closer to realizing our goal. Więc to ty stoisz za porwaniem Flame. Chciał jej krew. To było jego celem. Death Knight. That's the Death Knight. He must be an ally of Tomas, or Solon, or whoever he is. Teraz tylko, czy ten Solon zawsze był Tomasem, czy po prostu prawdziwy Tomas został zabity i Solon przyjął jego formę? No i pojawił się Death Knight, czyli no było jednak więcej osób, które zdradziły w klasztorze. Był Death Knight, gdzie podejrzewamy, że był to cały czas Yeritsa. Mimo, że nie mam dowodów. No i jeszcze teraz Tomas. Czy tam Solon, który ukrywał się pod formą Tomasa. Ale biorąc pod uwagę, że Tomas kiedyś był w klasztorze, później wyruszył na podróż i po długim czasie wrócił, może oznaczać, że dopiero wtedy, kiedy wrócił, był to Solon i naprawdę, że zabił prawdziwego Tomasa i wcielił się w jego formę. Podejrzany gość, ale wygląda na to, że to nekromanta. Czarny mag. Ale skoro on, Yeritsa, oni byli zdrajcami, to broń Boże, może być jeszcze więcej osób, które wkręciły się jakoś do klasztoru. No to musimy teraz uważać na każdy krok. Mam przynajmniej nadzieję, że... A możemy mieć pewność tak naprawdę, że wszyscy, których mamy teraz w drużynie, że oni są rzeczywiście po naszej stronie. O nie! Zaczynają zabijać nam żołnierzy. No dobra, żeby udowodnić, że wszyscy, których mamy ze sobą, są po naszej stronie, mogą teraz troszeczkę powalczyć. Edelgard. Tutaj ktoś stoi? Nie. Geralta tutaj nawet nie ma. To ty możesz strzelić do tego gościa. Shamir, który stoi bardziej z tyłu. To jest chyba dobry plan. I Edelgard spróbuje teraz tą magiczkę załatwić. Chociaż nawet nie może tutaj stanąć. Dobra, to może nie ona. Niech zrobi to Lysithia. Lysithia zrobi fire. To będzie już po tobie, moja droga. A tego rycerza z tyłu niech Felix stawi mu czoła. No i jasne, że go załatwi. Z jego elektrycznym mieczem na metalową zbroję, no... Please. Dlaczego miałoby mu się nie udać? Czyli został tylko Tomas? Ten tutaj? No i dobra, i Death Knight, który przybył właśnie z posiłkami. Może powinniśmy tutaj wysłać jednak więcej osób? No cóż... Czy możesz go załatwić teraz, Sylvain? Nie jesteś w stanie go załatwić? Dobra, to załatw przynajmniej tego gościa. Bo zaraz tego drugiego Villagera załatwi, który tam na dole jest. Uciekaj. Nie musicie się wszyscy tutaj martwić tym, żeby mi dziękować. Ale skoro ten gość jest coraz bliżej, to spróbuj go jakoś zastrzelić. Może w końcu... Bernadetta, jesteś w końcu dobra w strzelaniu. Trafianie jest twoją... Jest twoim talentem. No, jeszcze jeden strzał i będzie po nim. To Sylvain może zająć się czymś innym. A, tutaj możesz wychodzić sobie. To nasza druga drużyna pójdzie teraz w tym kierunku. Ustawią się, żeby wesprzeć tutaj Ferdinanda za chwilę. Tego gościa już może zaatakować tutaj z dołu. No. On ma w sumie przewagę, bo jest trochę wyżej, ale tutaj na tej mapie tego nie widać. To ustaw się tu, może Death Knight będzie ochoczy wtedy cię zaatakować. Ha!
Ci villagerzy na górze bardzo dobrze sobie radzą z unikami. To świetne. Jednego przynajmniej na pewno da nam się radę uratować. Czy nagle pojawiło się ich więcej? Chyba tak. No to Violet, za chwilę będziesz na miejscu przy skrzynce. I ci goście od Death Knighta wydają się iść właśnie w kierunku Ferdinanda. To dobrze byłoby go jakoś wesprzeć. A jeszcze nie ma za bardzo kogo leczyć. Ale i tak możesz się tu ustawić. You are but a savage, insignificant beast. Yet you think you can kill me. To była piękna reakcja. Ja po prostu ciszę użyłem na nim, ale nie, skoro myślicie, że to tak wygląda, to no nie będzie. Jeszcze nie idziemy tam całkiem na górę. Wy zostajecie jeszcze tu na dole. Może Bernadetta w końcu załatwi tego gościa. Nie mamy żadnego limitu rund, zostawiamy sobie trochę więcej czasu. Oż ty, kopany jeżu. No to strzelę stąd. To powinno trafić. No. Żeby mieć już z głowy tego gamonia. Morda w kubeł nie dziękować. Okej, to co teraz? Ty mógłbyś wyruszyć tutaj od razu i spróbować tego załatwić. Tomasa nie trzeba od razu atakować. Ty i tak nie dałbyś rady tutaj aktualnie nikogo zniszczyć. Tym bardziej nie Death Knight, a? Death Knight chyba zostaje w jednym miejscu, a pozostali będą podchodzili tutaj na dół, więc tym się możemy załatwić. Zająć już teraz. Lysithia, no chodź tutaj z Felixem w jednej grupie. Wiesz co, ustaw się tak. Zobaczymy, czy podejdą do ciebie. Zaczynam się martwić tam na górze. Bo atakują tego samego teraz nagle. Wow, odpuścił tego, którego sam chciał zabić, pomyślał, a pomogę temu drugiemu, może przynajmniej jednego damy radę zabić. Przecież oni mieli być bezmyślni. I czy to mądre, że teraz... No wszyscy się... Czy to mądre, że ten gość teraz zablokował drogę Sylwainowi? A nie, Sylwain i tak może dalej. No więc... Hania! Teraz tylko sprawa, co z tym gościem. Jedno jeszcze... O, chyba jedno uderzenie jeszcze przeżyje. Jak tam ogólnie z atakami? Trochę mogłabyś mu nawet zabrać. I wtedy Sylwain... nie Sylwain, tylko Felix by wtedy przyszedł dokończyć? Aktualnie nie może, ale... No, możemy się już tutaj ustawić jakoś. Do ataku. Chyba wy będziecie moją drużyną, która go załatwi. Reszta zajmie się Death Knightem. Ale ty otwórz tą... Nie możesz otworzyć skrzyni? To po co ja cię tutaj załatwiałem? Czyli od kiedy nie masz już umiejętności złodzieja, nie możesz nic zrobić. Shit! A umiejętności miały się... Miały przechodzić dalej, no. Ach, niech będzie. Idziemy sobie wesprzeć Sylwaina. Chyba, że ktoś inny ma jakieś zastrzeżenia. No wejdź tutaj jeszcze o jedno wyżej. Troszkę punktów doświadczenia, nigdy źle. Nigdy za wiele punktów doświadczenia. Uniknął, świetnie! I oni nagle zaczęli atakować. Żołnierze Flame Emperora. To możesz nawet zachować, to jest całkiem fajne.
Czy Death Knight tym razem również nie będzie atakował, dopóki my nie zaatakujemy jego bezpośrednio? Na to wygląda aktualnie. Nadal czuję się zbyt pewny siebie. Niedobrze, te zielone jednostki mogą zabrać nam trochę punktów doświadczenia. Edelgard, ty jesteś w stanie może pomóc jakoś? Jak daleko możesz pójść? Możesz stanąć tu, gdzie Ferdinand teraz stoi? To załatwi tego maga. Na pewno go załatwi, bo critical hit nawet. To wyszło pięknie. Po czym pójdzie trochę bardziej w tył. I teraz Edelgard może go wesprzeć. A przynajmniej tutaj się postawi. A tutaj na... Jest zamknięte, to można to jeszcze rozwalić przy okazji. I asystować... No dobra, daj tarczę może na Dorothy, to powinno coś dać. A co z wami? Ty może uratuj tego tutaj jeszcze Villagera, że mógł uciec, żeby sprawy z mieszkańcami żeby sprawa z mieszkańcami wioski była załatwiona już. Na czas złapać Solona. Ale najpierw pokonać Death Knighta. Ustawić się w odpowiednich polach. Solon chyba sam siebie nie zacznie atakować, no. Przeciwnicy nic nie robią? W ogóle nic? No, niech będzie. To zobaczmy, co będzie z Edelgard teraz. Wszyscy się tutaj ustawią tak trochę. Żeby zablokować drogę też zielonym jednostkom. Wy możecie tu stanąć. A wiesz co? Oboje stańcie tu. Dostaniecie coś. A i Sylwain też może się tu postawić w sumie. Ferdinand, Sylwain może się tu postawić. Zobaczmy, czy będą teraz atakowali. Gość rzeczywiście atakuje! No to trzeba się cofnąć. Ten rycerz atakuje. Ale Sylwain go z łatwością... Ferdinand, mylę i kurde. Ferdinand z łatwością go załatwi. A Death Knight nic nie robi, czyli... Oh shit. Nie zabijaj Solon! O, szty w mordę. Gdyby teraz mi go zabił, to bym się wkurzył. To bym się rzeczywiście wkurzył. O, cholera. No to co teraz robimy? Chyba zrobimy to. No jak będziemy tutaj stali, to chyba on nie przejdzie. No. Chyba Geralt nie przejdzie, kiedy będziemy stali tu cały czas. No, musi się chyba z tyłu ustawić. A przynajmniej w tej chwili... Może i na przykład postawimy Felixa tu, a Bernadette tu, to tym bardziej nie powinno się nic zdarzyć. Okej. To ty zaatakuj tego gościa. Stoisz bezpośrednio przed Death Knightem, ale to jeszcze nic nie znaczy. Nie powinien cię chyba natychmiast zaatakować? O, to był ładny rzut. To było piękne. Zasłużony 23 poziom. A, jedno możesz odesłać. Felix, czy przeżyjesz to? O, mógł nawet uniknąć. Cudnie. You are not the one I crave.
jednak atakuje, kiedy jesteś bezpośrednio przed nim, albo gdy załatwisz wszystkich jego gości. Ale to było nawet całkiem godne jak na Ferdinanda, biorąc pod uwagę z kim walczy. O nie. Nagle ruszają, żeby jemu pomóc. Czy damy radę jako Edelgard i Ferdinand załatwić sprawę? Spróbuj, Edelgard, spróbuj! What are you trying to do here? You're the one who should be answering that question. Stay out of my way. Pięknie! My blade craves their flesh. The weak will eventually die. I Linhart nawet też pomógł. I could have been sleeping this whole time. The Death Knight was just a distraction. Let's concentrate on killing Solon. I mamy Darksil. No i rzeczywiście on był tylko rozkojarzeniem tak naprawdę. I tego gościa też weźmiemy ze sobą przy okazji. Skoro jeszcze możemy, to nie powinno szkodzić. No dobra, więc naprawdę został tylko Solon. I chciałbym... Chciałbym, żeby to Lysithia go zabiła. I może dać radę go zabić. Tylko że chciałem, żeby Felix stał obok niej. A przy okazji można tu jeszcze coś dostać. I okej, Lysithia. Czas załatwić staruszka. Dark Spike Stay. Moc Crestu! Ale zwyciężyłaś. Why have you gone after this village? What are you planning? I could have conducted this experiment on any test subjects. Now that I have what I came for, I must bid you farewell. Wait! Damn it, he's gone. We let him get away. I'll survey the village. There may still be enemies in hiding. I kto był MVP tym razem? Ferdinand. Ferdinand von Heyer. Pewnie jest z siebie dumny. Ale dobrze, ludzie, powiedziałbym, że tutaj czas zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Zobaczymy, co odkryjemy w tej wiosce jeszcze następnym razem. Na razie. Cześć.